buch, koła w ruch. Słowa ze słynnego wiersza Juliana Tuwima zna niemal każdy. Jest takie miejsce, w którym do dziś można przekonać się, co miał na myśli. Parowozownia w Olsztyn jest ostatnią parowozownią w Europie, która realizuje regularne połączenia pasażerskie na liniach normalno-torowych. Nic więc dziwnego, że wielkopolskie miasteczko jest znane na całym świecie. Codziennie z Olsztyna na trasę wyruszają pociągi, które są ciągnięte przez zabytkowe lokomotywy parowe, prawdziwe perełki historyczne. Poza regularnym rozkładem, przejazd ciuchcią możliwy jest też na trasach turystycznych i specjalnych. To prawdziwa podróż do przeszłości. Parowozy wpisały się w kolejowy krajobraz Wielkopolski, będąc atrakcją dla dzieci i dorosłych. Parowozownia w Olsztyn powstała w 1907 roku i była częścią olsztyńskiego węzła kolejowego, łącząc linie z Poznania, Leszna, Głogowa i Zbąszynka. Przechadzając się po terenie parowozowni, można zauważyć wiele dobrze zachowanych historycznych elementów, które do dziś służą do obsługi pociągów. Obiekty parowozowni nie uległy zniszczeniu podczas I ani II wojny światowej. Mimo przeprowadzonych w kolejnych latach działań związanych z rozbudową, zasadniczy kształt i funkcja tego miejsca nie zostały zmienione. Parowozownia to nie tylko tory i lokomotywy. To również hale lokomotywowni, które wciąż są czynne i do których można zajrzeć na co dzień. W budynku znajdują się także warsztaty, w których przygotowywane są elementy potrzebne do uruchomienia lokomotywy, jej konserwacji i przygotowania do jazdy. Wymaga to ogromnej wiedzy i umiejętności. Na terenie znajduje się również stacja ładowania węgla i napełniania kotła wodą oraz kolejowa wieża ciśnień. Przed budynkiem zlokalizowana jest obrotnica, a także tory odstawcze. Od roku 2016 parowozownia funkcjonuje jako Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego. Można ją zwiedzać samodzielnie lub z przewodnikiem. Najlepiej robić to w godzinach, gdy lokomotywy przyjeżdżające na stację są serwisowane. Wtedy można zobaczyć m.in. napełnianie kotła wodą i sypanie węgla do tendra. Znaną na całym świecie atrakcją jest Parada Parowozów, która organizowana jest corocznie na przełomie kwietnia i maja. To właśnie wtedy do Olsztyna przyjeżdżają lokomotywy parowe z całej Europy, z Czech, Niemiec, Węgier czy Austrii. Po zmroku organizowane jest wówczas multimedialne widowisko – para, światło i dźwięk. Wydarzenie przyciąga do Olsztyna turystów z całego świata, a wielu miłośników zabytkowej kolei czeka na nie cały rok.
Obecnie czynne są trzy parowozy, które kursują na regularnych liniach, a także przejazdach specjalnych i turystycznych. W samej parowozowni i na stacji znajduje się jednak jeszcze kilkanaście innych parowozów, które można podziwiać z bliska. Parowozy można spotkać głównie na trasach do Poznania i Leszna, gdzie wzbudzają zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. Olsztyn i jego parowozownia stały się jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Wielkopolsce i zdecydowanie są miejscem, do którego warto przybyć właśnie koleją.